Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rozenek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku z Master Builders. Jestem sam, ponieważ jest godzina 11, jak to nagrywam. Ja jestem na urlopie, na chorobowym. Jak słyszycie, pewnie zatkany nos mam totalnie. Miałem dzisiaj nie nagrywać, stwierdziłem, że jeden dzień bez odcinka przeżyjecie. Ale mi się po prostu chce. Mi się po prostu chce to budować. Pociąg. Myślę, że spokojnie można to zrobić na stołnie. Dobra. Bo się zaraz zagalopuje, a ja potrzebuję tak. Drewna, zwykłego drewna, najlepiej dębowego. Jest dębowe drewno. Metalu, bloki żelaza, kurczę, pieczone czerwona wełna. Znowu się zagalopuję. Ja po prostu czuję, że ja znowu się zagalopuję. Dobra, najpierw zrobię tak. Jedną belkę, żebym mógł rozpocząć niejako robienie pociągu. Żeby zaraz nie było. Dobra, tutaj będą szły tory. Jest nieparzysty, świetnie ten pociąg. Dobra, czyli mogę go zacząć robić. Ok, on zacznie iść sobie stąd. Tak. Ja chcę zrobić taką kolomokotywę, wiecie, klasyczną. Tylko nie wiem, czy mi wyjdzie. Dobra, to będę musiał zamienić na żelazo. Bo to jest takie, wiecie, żelazne. Tutaj przedłużę. O tak. Chociaż nie. To po prostu jeszcze będzie z żelaza. O tak. Tak. Dobra. I teraz od tego mogę już zacząć wyprowadzać. To chcę zrobić ze szkła. Chociaż nie, bo on tutaj... Nie. To jeszcze zrobimy normalnie. Okej. Cyk. O, świetnie. Czyli tak, to możemy polecieć. Nie chcę, wiecie, też przegiąć, bo zaraz będzie, że zrobię za duży. I nic z tego nie wyjdzie. A wolę zrobić najpierw pociąg niż tory, jak ostatnio, bo ostatnio zacząłem od torów. Zabrało mi to kupę czasu, a się później okazało, że tak naprawdę w ogóle nie zrobiłem pociągu. Dobra. Cyk. Dobra. Okienka zaraz zrobię, ale to już w środku w ogóle go udekoruję, że tak powiem, za chwilę. Dobra. Świetnie. Co prawda tu mi się kompletnie to nie podoba. To powinno pójść tak. Muszę górę zamknąć jak najszybciej. No nie zrobiłem takiej kolomokotywy jak chciałem. No ale trudno. Tu jeszcze bym cofnął. O, w ten sposób. Dobra. Tak. Dobra. Nie, no jest w miarę okej, kolomokotywa. I tutaj też bym to chciał w ten sposób zamknąć. Okej, jest w miarę. Nie, jest do dupy. No ale trudno, już nie mam czasu, żeby to naprawiać. I stąd pójdą pajęczynki. Minuta do końca. Czy ja zdążę jeszcze ogarnąć te wszystkie rzeczy? Tu mi się to na przykład strasznie nie podoba. No ale co począć? Dobra, szkło. Gdzie jest szkło? No, może być w sumie to nawet będzie lepiej. Mhm.
30 sekund. Świetnie, bo ogarnąłem. Normalnie niech to szlak trafi. Nie, nie ogarnąłem. Zdecydowanie nie ogarnąłem tego. Trudno się mówi. No i już w tym momencie spoprałem to doszczętnie. Jak zwykle przekombinowałem za dużo na raz. 5 sekund. I tak bym nie zdążył. No trudno się mówi, no nie zdążyłem, po prostu nie zdążyłem. Nie wygląda to jak lokomotywa. No, to wygląda jak lokomotywa. To jest w ogóle amazing jak dla mnie. Jest naprawdę... No jest ekstra. Jest super. No chciałem, żeby moja wyglądała podobnie. Ale spaprałem to, no co tu będę wam ukrywał. Nie no, w ogóle gdzie ja kominy na dachu dałem? Co ja... Ale fail w ogóle. A to jest... Kurna co, to jest mech. Nie no, fail totalny w moim wypadku. Słuchajcie, pierwszy taki w zasadzie mega fail, a to też dobrze, bo będzie można to wstawić do funny moment. No nie no, w ogóle na dachu lokomotywy... Nie no, no tragedia. Jak to nie wybuchnie, to będę mocno zaskoczony i mocno wdzięczny. Jest, nie wybuchło. Jestem mocno zaskoczony. To był dramat. No nie, to my eyes are bleeding. Awesome, to jest awesome. Czyżby to 08 Pokémon robił, że pisze, że to jest awesome? Bo tak to wygląda. Nie. No tak czy siak, to był dramat. No tutaj też ktoś widzę... O! Tutaj ktoś bardzo fajnie to Może i to jest niedokończone. Może i to jest mega spaprane ze względu na to, ale jest rewelacyjny pomysł z tymi wózkami. Świetne, dlatego dałem it's okay. Świetny pomysł. A to... To jest mech. To jest mech. No, ale no mówię, no sam nie zrobiłem niczego lepszego. Tutaj po prostu są łaskawi wszyscy i nic nie wybucha. O! I to jest good. W stosunku do tego, co dzisiaj widzieliśmy, bo chociaż też ma na dachu kominy wychodzące z kabiny niejako. A nie, bo to no, teoretycznie to była lokomotywa. Nie, no on ma dobrze. Ja w ogóle w lokomotywie zrobiłem okienka, przecież to... A, szkoda gadać. To jest mech. To jest mech, niedokończone, a w ogóle takie, no, po prostu zwykłe. Też za dużo wziął na klatę gość, no. To jest, it's okay. No i it's okay, chociaż bardziej to wygląda jak pług do śniegu, ale... No dobra. It's okay. Nie no. O! To w porównaniu do dzisiejszych wszystkich jest good. To wygląda trochę jak PKP, dlatego powinno dostać My Eyes Are Bleeding, ale nie, jest good, jak najbardziej to jest fajne, chociaż to pierwsze, które było, zmiażdżyło system według mnie. To wygląda jak ciężarówka. No ale it's okay. No, trochę takie niedokończone, no ale dobra, niech będzie. Czyżby koniec oceniania? I czy będę pierwszy raz na ostatnim miejscu? Nie, jestem w połowie stawki. A to wygrało. Nie pamiętam, jak się nazywał ten pierwszy, ale według mnie ten pierwszy zdecydowanie wygrał, ale to jest też właśnie... to jest to też na potwierdzenie moich słów, że kto zaczyna być oceniany jako pierwszy, zazwyczaj nie kończy dobrze. Bo jeżeli nawet miał najlepszą pracę, to wiecie, od niego się dopiero odnosi dalej wszystkie oceny. Także no tutaj zdecydowanie szkoda, bo według mnie ta pierwsza praca była najlepsza. Dobra, może tym razem nie będzie faila. Może tym razem pójdzie mi lepiej. No ewentualnie nazwiemy ten odcinek po prostu fejle miesiąca. Fall. Ale czekajcie, bo fall to jest spadać. Ja już to kiedyś miałem,
Świetnie, mam teraz przeglądarkę nieotwartą, nie jestem w stanie sprawdzić nawet na szybko, co to jest, a czas mi ucieka, a komputer chodzi jakby chciała nie mógł. Właśnie, niedługo, jutro, może nawet pojutrze, będę miał... fall, w tym sensie, to jest jesień. Będę miał... tego. Nowy komputer. Także... Zrobię na pewno opening tego nowego komputera. Brązowe, pomarańczowe. No i co? Trzaskamy dużo drzewek. Dobra. Nie, to chyba nie tak powinno wyglądać, tylko mniej więcej tak. Ale te generalnie słabe są te z brązowymi akcentami. No ale cóż, trzeba zrobić. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobra, gdzie jest ewentualnie szkło? Żółte i pomarańczowe szkło i brązowe szkło. Może tak będzie lepiej. Bo tutaj muszę, dobra, tutaj muszę zrobić. Tutaj już dołożę tak. A tutaj zrobię ze szkła już takie fajniejsze. Trochę brązowego szkła. Bo ze szkła też są fajne, w ogóle drzewa wychodzą. Nie wiem, czy testowaliście kiedyś. Nie, na razie nie. Gdzie jest żółte szkło? Okej. Okay. Jeszcze fajne też w ogóle, bardzo fajnie nawet wychodzą połączenie wszystkiego naraz. Czyli na przykład zrobimy sobie tak. Tutaj dorzucimy trochę szkła. Tak. Tutaj tak. Tu tak. Tu tak. Tu tak. Okej, 2 minuty do końca. Tu przegiąłem. Ojej, ale mnie zaswędziało coś na plecach. Tak. Tak, tak. Będą takie, jak widzicie, mocno kolorowe drzewka. No, ale jesień się tym charakteryzuje. Zresztą spójrzcie za okno, bo już niedługo jesień będzie. O ile już nie można tego nazwać jesienią. I tutaj walniemy... Mucha! Dobra. No, słuchajcie, wygląda to jak jesienny klimat? Wygląda to jak jesienny klimat. Jeszcze sobie zrobię tutaj ścieżynkę. Zrobię ją z brązowego dywanu. To będzie taka, wiecie... Aha. Tutaj zrobimy dziurę. Dobra, i tutaj chciałbym machnąć ławeczkę na szybko. Ławeczkę, żeby tak wpasowała się w klimat, wiecie, parku jesienią. Dobra, i jeszcze jedno drzewko chciałbym móc zdążyć, ale nie wiem, czy mi się uda. Tutaj. Dobra, tutaj trochę opadające liście, ale generalnie no tak mi to
Aha, my eyes are bleeding. Dobra, nie będę ostatni, słuchajcie. Fo. No dobra, moje w miarę wyszło. Chociaż dupę nie urywa. Ciekawe, czy się nie rozleci. Fall po, to znaczy to jest po amerykańsku nawet, nie? Jesień. A to jest waterfall. No dobra. Wiecie co? Generalnie trudny temat, bo ma wiele znaczeń, tak? I generalnie fall to jest upadać, więc tutaj może być wszystko. Aha. Dobra, super. Gość upada, widzicie? Leci w dół, na gębę. Z wysokości. Good, podoba mi się wykonanie i pomysł. Trudny temat, bardzo trudny temat. Nie każdy... O, tutaj opadanie liści. Czyli też jesień. Zrobiona. It's okay. Tak jak mówię, jest to trudny temat. Przede wszystkim ze względu na to, że jest wiele tłumaczeń tego i... No, ja jedyne w zasadzie tłumaczenie, jakie znałem, to było... To było... It's okay. Upadać, tak? A tu się okazuje, że to może być jeszcze jesień, upadek... jakieś w ogóle przepowiednia... To jest mech. Także, no sporo tego jest. A jeszcze do tego wszystkiego dochodzi pytanie, które z tych, o, to jest fajne, to jest good nawet bym powiedział, które z tych będą tłumaczeń znali ci, co oceniają? Rozumiecie, no ja na przykład zrobiłem jesień i taki dzieciak, który zna tylko i wyłącznie znaczenie upadać, a nie sprawdził sobie, zobaczy, w ogóle co on zrobił, gówno, my eyes are bleeding, a to na przykład co jest? Fall is autumn. No właśnie. Fall is people falling. Fall is autumn. Widzicie? No właśnie. I to jest to. Że jest milion i jeden tłumaczeń i wszyscy się kłócą w tym momencie. Co to oznacza i jak to interpretować? No niefajny temat. Szczerze przyznam się, że niefajny to też jest. It's okay. Średni do budowania. Nie polecam, nie zazdroszczę tym, którzy do niego trafią, bo to się kończy, no tak jak tutaj. No dwa takie tematy mi się trafiły, które... To jest w ogóle, nie wiem co. Dwa tematy mi się trafiły, które były no bardzo, bardzo... Bardzo trudne tak naprawdę. Chociaż ten train nie był wcale trudny, no ja dałem ciała po całości po prostu. Zabrałem się do tego od tyłka strony i tak to się skończyło. Wygrał Fall. Ja byłem na czwartym miejscu. A w zasadzie na trzecim egzekwo. No dobra, jest tutaj jeszcze trzecie tłumaczenie, że Waterfall. No, jak widzicie, milion tłumaczeń, milion interpretacji. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć, mam nadzieję, że już do zobaczenia na nowym komputerze.